Akutyn Erev Shabbos. Parsza tego tygodnia, czyli Parsza Nasoj, łączy w sobie dwa wątki. Wątek osobisty i wątek ogólny. W pierwszej części parszy Tora skupia się na dokończeniu tego, co zaczęliśmy w księdze w parszy poprzedniej, czyli w parszy Bamidbar, czyli do zliczenia wszystkich osób. Kończymy tutaj zliczanie rodzin Lewitów i co ciekawe, sama parsza bierze od tego swoją nazwę, tak? Parsza Nasoj, czyli to jest od sporządzania właśnie, nazwa bierze się od sporządzania tego, nawet nie wiem jak to po prostu dobrze powiedzieć, nazwijmy to spisu ludności. I to jest ta pierwsza część, ten wątek nazwijmy to ogólny, zaraz powiem o co mniej z tym chodzi. I druga część to część prywatna, czyli część osobista. O, co mam na myśli mówiąc, że parsza ma wątek ogólny i wątek osobisty? Czytamy w pewnym momencie w parszy na temat tego, jak 12 prezydentów, 12 przedstawicieli, liderów plemion składało ofiary. I nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że każda ta ofiara miała identyczny, składa się z identycznych rzeczy. Z tego samego rodzaju zwierzyny, z tego samego rodzaju darów. To wszystko się powtarza. I pytanie, dlaczego to nie mogłoby po prostu napisać, że taką ofiarę złożył pierwszy przedstawiciel plemienia i pozostali złożyli taką samą ofiarę. Zwłaszcza, że wiemy, że Tora jest oszczędna w słowach i nie używa, nie lubi nadmiaru słów, ani słów, które nie są potrzebne. Okej. Okay. Ten wątek przewija się w wielu komentarzach, ale szczególnie spodobała mi się odpowiedź Rebego. Rebe tłumaczy to w ten sposób. To prawda, że w tekście, na papierze wszystko wygląda tak samo, że z perspektywy liter, ułożenia, wyrazów, zdań, to wszystko jest takie samo. Ale jeżeli chodzi o wnętrze, o duchową wartość, o daną wartość, to nie jest to w żaden sposób to samo. Każdy z przedstawicieli, wydawałoby się, przyniósł tę samą ofiarę, ale każda ofiara była inna, bo miał inną intencję, inną, kiedy ją ofiarował, miał inny przekaz, inną wartość dla niego. Podobnie jest u nas Żydów, u zwykłych Żydów. Każdy z nas mówi te same słowa w modlitwie, każdy z nas zakłada ten sam tfilin z tymi samymi parszios. Mamy taki sam szabat, taki sam tekst kiduszu, taki sam tekst wszystkiego. Wszystko jest u nas takie same na papierze. Ale to, jak dodamy do tego intencje i to, jakie ma to na nas wpływ, jest inne dla każdego. To czytamy co roku, powtarza się ten sam cykl Tory z tymi samymi parszami, nic się tu nie zmienia. Nic się nie zmienia w tekście Tory. Ale to, jaką mamy wartość dla nas i to, co z tego bierzemy, to, co do nas trafia, jest inne za każdym razem. I to nam ma podkreślić ten aspekt osobisty w parszy Nasoj. A co do aspektu zbiorowego, to widzieliśmy już w poprzedniej parszy, w parszy Bamidbar, że kiedy przeliczyliśmy wszystkich, tak jak dokończyliśmy to w tej parszy, to wiemy, że ze sprawą cudu liczba ogólnie wszystkich na Izraelu, wszystkich Żydów zgadzała się z liczbą wszystkich osób, które były zdolne wyjść do armii, pójść na wojnę, czyli tych, które nie miały żadnych fizycznych defektów. Oznacza to, że wszyscy ci, którzy byli schorowani, którzy mieli jakieś fizyczne lub psychiczne niedociągnięcia, zostali uleczeni ze sprawą, jak tłumaczą nam rabini, o Ananeja Kawody, czyli o boków chwały, to co chroniło Żydów na pustyni ze sprawą zasług Arona Cohen. I ma to nam pokazać, że zarówno kiedy my jesteśmy otoczeni Torą, to Tora nas chroni i my, kiedy mamy wewnątrz Torę, to ona stanowi dla nas ochronę wewnętrzną. My stanowimy tak jakby fizyczną zaporę dla jej wartości, nie dajemy się nic zbezcześcić, ale to Tora od wewnątrz i od zewnątrz zawsze chroni nas. I tego uczymy się, że kiedy Żyd zajmuje się Torą i idzie według jej wartości, to jest on bezpieczny zarówno psychicznie, jak i fizycznie z każdej możliwej strony. I takie jest przesłanie parszy Nasoj. Shabbat shalom.